Hej, siemaneczko, witam w kolejnym vlogu. Słuchajcie, dzisiaj sobie otworzymy paczkę. Ja już tutaj paczuszkę mam. Także zaczynamy, słuchajcie, otwieranie i unboxing nowej paczki z nowymi nabytkami właśnie dla mnie. Zaczynajmy. Okej, dobra. W takim razie otwieramy sobie naszą paczkę. Paczka przyszła z jednego z krakowskich w sumie sklepów. Szła dosyć króciutko, bo tak naprawdę szła, słuchajcie, paczka, żeby was nie skłamać, no to paczka szła do mnie dokładnie jeden dzień. Okej, w takim razie, słuchajcie, otwieramy tą paczuszkę. Przechodzimy teraz do rozpakowania. Już ją wcześniej rozciąłem, bo stwierdziłem, że jest za ciemno i musiałem iść po lampę. Dobra. Mamy taką jakby pierwszą część paczki, słuchajcie. W pierwszej części paczce naszej tutaj znajdują się tu karaczany argentyńskie, dorosłe, słuchajcie, osobniki. Fajnie paczka zapakowana. Widać, że nawet mamy do czynienia z jakimś palaczem, bo powypalane. Nie pamiętam, ile sztuk ich kupiłem, ale kupiłem dorosłe właśnie formy, po to, żeby nam się dosyć szybko rozmnażały. Tutaj mamy w tym walcu takim, tu mamy oklejone. W takim razie spróbujemy sobie to otworzyć. Prawdopodobnie tutaj mamy drewnojady, więc zobaczymy. W sumie pierwszy raz widzę, żeby ktoś wysyłał czymś takim. Tak, mamy, słuchajcie, drewnojady. Wygląda to mniej więcej w taki sposób w środku. Tutaj się uda złapać. Także dosyć spoko. Zaraz sobie zobaczymy, ile jest tych drewnojadów. Miało być ich dosyć sporo. Mamy tutaj dwie sznuróweczki. Słuchajcie, tutaj mamy samca węża zbożowego. Także też możemy się spodziewać, że go będziemy otwierać. I tu mamy malutką, popatrzcie, jaką malutką gwizdeczkę. Tu mamy samicę węża zbożowego. Także wygląda to fajnie. I w sumie przechodzimy do głównej rzeczy, jaka tam była kupiona. Czyli przede wszystkim mamy tak. Ogromny worek, słuchajcie, podłoża dla węży. Myślę, że dosyć fajna sprawa. Mamy oczywiście tutaj rachunek. Cała paczka kosztowała 313 zł. I mamy w tym główną paczkę. Także jak możecie zauważyć, główną paczką w tej odsłonie nie jest... Oj, przepraszam się, malutkie, nic się nie stało. Piękna zbożóweczka, piękna sznuróweczka. My się nie będziemy bawić. Tak naprawdę główna paczka jest pod spodem, bo mi najbardziej zależało właśnie na tych rzeczach, które są właśnie tutaj. Musimy znaleźć te... Świetnie, styroboksy, bardzo fajna sprawa z tymi styroboksami, powiem wam, ale no... Teraz sobie zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Pyk, pyk, ok. Dobra, udało się nam otworzyć już tak jakby taką pierwszą stronę. Paczka jest zimna, bo tu są zimne rzeczy w środeczku. Ale capi. No dobra. Nie żartowałem. Dobra. W razie paczka wygląda tak, paczka jest wkładem, słuchajcie, mrożącym. W środku się znajdują niestety, ale mamy tutaj, słuchajcie, jogurt pitny. Aha, i jogurt to jest wkład mrożący, tak? No ciekawa alternatywa, nie powiem. Dosyć fajnie to wygląda. Może żeby tutaj tak za bardzo nie syfić, to sobie przełożymy to tu. I teraz automatycznie sobie weźmiemy nasz... No, wkład mrożący wygląda w taki sposób. Okej, moi drodzy, w takim razie przechodzimy tutaj do otwarcia. Do otwarcia tutaj naszej malutkiej paczuszki. I tutaj mamy... niby taką klasyczną zbożóweczkę. Jest to samiec. Tylko nie bój się, nie bój się. Kurde, jest taka sznuróweczka, że aż po prostu się boję, bo zbożówki lubią ugryźć, słuchajcie. Więc sobie ją po prostu weźmiemy, wyciągniemy. I ku naszym oczom okazuje się taka... Chcę, żeby diabła. Może ona jest trochę za zimna, ale... O, proszę, proszę.
no jest trochę zimna. Jednak to nie był taki fajny pomysł, że wkład mrożący razem z wężykami przyszedł. Ale no, mam do czynienia z taką malusieńką, słuchajcie, sznuróweczką. Bożóweczka. No powiem, słuchajcie, że wygląda mega fajnie. Jest przemalusieńka, nie? Przemalusieńka, prześlicznucieńka. Ale ona jest albino. Chyba. Bo ma oczy, kurcze, czerwone, ale nie wiem, mi się wydaje. Zobaczymy tak naprawdę z biegiem czasu. Zbożóweczka śliczna, ładna. Cieniusieńka, sznuróweczka. Także to jest pierwszy wężyk. Okej. Okay. Trzeba będzie dla nich ogólnie... Ojej, już chcesz uciekać, już. Tak. Już, o rany, jak idzie. Jak ucieka, jaka taka waleczna zbożóweczka. Ojej. Dobrze, właśnie malutka do środeczka. Nie chce uciekać ze środeczka. Ona chce sobie eksplorować. Eksplorować chce sobie cały świat. Dobrze, wracam. Tak, wiem, że ci jest nieprzyjemnie, mi też jest kochana nieprzyjemnie, ale wracasz do pudełka, na spokojnie. Także to był samiec. Przejdziemy sobie teraz do samicy. Samica jest ubarwiona bardziej tak w kolorach brązowawych, ten jest bardziej taki czerwony. No i samica, widać po samicy, że samica nie jest albiną, albo coś takiego. Nie wiem, będę musiał dokładnie przeczytać, co to jest, bo... Jeżeli chodzi o samca, a tu mamy zbożóweczkę kolejną, też dosyć malusieńka. Chcę sobie zobaczyć. Też, no przemaluśka, nie? Znaczy, szczerze zastanawiam się, jak on na takiej podstawie był w stanie rozpoznać. Wiem, że się sąduje, ale tak małe węże się sąduje? No dobra, zobaczymy sobie. Także tu mamy, słuchajcie, tu mamy zbożóweczkę, malutką sznurówkę. No taka sznuróweczka, spójrzcie. Typowa sznuróweczka, dosyć też ładna. Także zobaczymy, potem spróbujemy w razie czego nakarmić. Także wracają sobie do domków. Niech sobie wracają, zamykamy. Świetnie, mamy to.